W całej Polsce ruszył piąty tydzień czytania dzieciom. Akcja najbardziej znana jest z głośnego czytania bajek przez znane osoby. W Lubinie na pierwszy ogień poszedł prezydent Robert Raczyński. Akcję wymyślono, by propagować czytelnictwo wśród dzieci. Badania wskazują bowiem, że najmłodsze pokolenie coraz gorzej czyta i rzadziej sięga po słowo pisane, a także ma kłopoty z rozumieniem tekstu. Jednak to chyba nie dotyczy lubińskich dzieci, bo okazuje się, że nawet przedszkolaki potrafią czytać. My jesteśmy starszakami. Ja umiem czytać bez... Tak, bez tak... No umiem tak już od razu tak, że nie tak składać litery, tylko no też tak. A lubicie, jak wam ktoś czyta? Tak, tak. Ja lubię, jak mi babcia czyta. Człowiek się ze strachu trzęsie, to te wszystkie ciastka zjadł. Komu ciastka padły brzuchy, komu zasnął cały dom, to na pewno były duchy. W naszym domu duchy są. Duchy spod poduchy, duchy łakomczuchy, że aż strach. Najpierw czytamy my naszym dzieciom, potem maluchy zaczynają czytać. To jest moment składania pierwszych literek, rozpoznawania ich. Potem jest to obowiązek szkolny, niestety muszą czytać lektury, chociaż jak jest rozczytanie, jest rozczytanie. A czyta się chyba do śmierci. Jako druga dzieciom czytała Małgorzata Urbańska, aktorka z Legnickiego Teatru. Akcja ma potrwać do 10 czerwca. Kamieniczki Śledziówki, Zamek Piastowski czy Stary Ratusz to zabytki, które warto zobaczyć w Legnicy. Są też miejsca, które do tej pory były ukryte, jak choćby tablica upamiętniająca wybitnego legniczanina, pisarza i burmistrza żyjącego w średniowieczu, Ambrozjusza Biczena. Tablica była przykryta tynkiem w murze wokół budynku ZUS-u. Oryginalna tablica w języku niemieckim gotyckimi literami została przetłumaczona. Tekst polski widnieje teraz obok. Wszystko można zobaczyć na murze okalającym gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Grabskiego. Tajemnicza Legnica zachwyca. To hasło z pewnością mogłoby promować dzisiaj Legnicę. Nic dziwnego w tym zresztą, skoro jesteśmy częścią tajemniczego Dolnego Śląska. Wyrazem realizacji tego hasła przez miasto jest między innymi przetłumaczenie gotyckiego napisu, który znajduje się na Tarninowie, na jednym z kamiennych ogrodzeń. Napis ten jest poświęcony pamięci burmistrza Legnicy z XV wieku, Ambrozjusza Biczena. Był jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o politykę samorządu w średniowieczu w naszym mieście. Dążył do uniezależnienia samorządu od władzy książęcej. Przez to wdał się w konflikt między cesarzem Fryderykiem III a księstwem legnickim i poniósł niestety największą ofiarę życia. Został dokładnie w 1454 roku, 24 lipca, stracony na rynku legnickim. Ambrozjusz Biczen sporządził pierwszą w Legnicy księgę podatkową oraz tak zwaną księgę przywilejów. Do dziś znajdują się w legnickim archiwum państwowym. Można z nich korzystać oczywiście, z tym, że pisane są w języku łacińskim i nowowysokoniemieckim, co świadczy o tym, że był on osobą bardzo wykształconą. Natomiast w zbiorach biblioteki znajdą Państwo sporo książek na temat historii Legnicy zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim. Dyrektorka biblioteki zapewnia, że na półkach wypożyczalni znajdziemy sporo książek poświęconych zabytkom i historycznym ciekawostkom Legnicy.